Dobra. To tak, kolejny zwykły dzień żuli. Kolejny dzień w naszej melince. Plagus, kiszaczek. A gdzie jest dobrodziej? Szukam desek. O nie, jak to zabierze kota? Nie ma, nie? O nie! Dobrodziej, weź zabierz kota, bo zarobałeś tymi kotami. No. Mówiłem ci, żebyś nie polował na koty w dzień. To jak zwykle się uparł. Masz krzak, połowę. Już ci wrzuciłem. Dobrodziej, biega po ulicy, tylko koty łapie. Spoko. O, znalazłem deski. Dobrze, wracam do bazy. Wziąłeś te kuszteczki? Tak, tak, nie. Tak. A to... Ta, nie, wziąłem, zniknęły mi. U mnie nie zniknęły. Dobra, Kiszczak, będziesz musieli zadbać o twoje... Wziąłem z powrotem. Tak? No. Te chyba relogi musimy zrobić, czekajcie. Sprawdź sobie. Nie, no nie, wsadziłeś. Bo tu się buguje, wiecie co? Teraz je wsadziłem. Zbyt zarąbany jest tutaj ten i on się strasznie buguje. No. Dlatego ja proponuję... Ja dołączam jeszcze raz, nie? Powinno być lepiej. Dobra, to one tam są. Tylko, że teraz te koty, nie? Ej, ja tego kota wziąłem, nie? Te koty ja mam w ekwipunku. A, bo ja go mam w ekwipunku. To chyba musimy restart szybki zrobić. Dobra, to dawajcie szybciutki restart robimy. Dobra. Myk. Ale to tak, nie będę nagrywanka przerywać. Jest? Dobrze. Na luziku, trudny los, już odpalony, trudny można wbijać. Dobra, kot jest u mnie w ekwipunku. Jakby co. Ty, ale to jest trzy trudne losy są odpalone. Nie, to jest na pewno. No dobra, jest jeden. Pyk. Yes! Ej, dobra, wiesz co, ja ci nie będę tutaj dawać tego... trampków, Kiszak, bo boję się, że zbudują. Pójdziemy za supermarket, tam ci dam, dobra? Pójdziemy do sklepu. Dobra, chodź, Kiszak, pójdziemy do sklepu, ja ci muszę kupić ubranie. Wrzucam kota. Ja, czekaj, ja tu sobie jeszcze bułkę zakupię tylko. Bierę. No, no, bułkę do swoją drogą. Zwracam deski tam. Z rana trzeba zjeść. Ja też sobie kupię hamburgera, bo on dodaje morali, to nie, a to się przyda. Ej, wiecie co będzie trzeba jeszcze zrobić? Unboxing z drapek, prędzej czy później. Mówimy parę zdrapków. Dobra, ja tam biegnę za monopolowy, nie? Poczekaj jeszcze chwilę. No nie mogę poczekać, bo mi jest zimno mega. Dobra, to idźcie gdzieś ogrzewać. Ja zadbam o twoje wychowanie ciepłoty. Ciepłoty. Ja muszę tutaj na obiad poszukać jakichś składników. Dobra, ja to poszukam itemków dobrych. Do magazynu. W dużych śmietnikach, ale patrzcie, jak my tu... O, 40 złociszy w tym było w automacie. No, ty zbierz 300 złociszy, żeby ten... Co to jest, jak to się nazywało? Żeby po prostu u tego naszego ziomeczka wykombinować... No brakuje mi słowa. Kurde. U tego naszego ziomeczka... O, to jest ciepłe chyba. Brakuje mi słowa. Ten, żeby... A, no, resistant u hobo wykombinować. A, no tak. Yes. Ej, jakie to, ale jakie to jest drogie! 1000 za buty? O nie, tego ci nie kupię, Kiszak, to jest już przesada. O, mam kurtkę! Jaką masz kurtkę? Jaką masz kurtkę, Kiszaku? Czwóreczkę. A ile ma resista? White resistance 5, defense 6, charyzma 9 i 4 na... To ja ci dam na cold resista, nie na charyzmę. Ej, no jak? On ma lepszą kurtkę ode mnie, ja tu w poncho biegam. A ile ty masz? No, a ile to masz? Poncho masz? To daj dobrodziejowi tam tą kurteczkę. To ja mam taką kurtałkę, która będzie wam dała cold resista w sumie 5, 7. 7 cold resista i... Ej, no to ja to biorę. No to git. Ja tu w poncho jak jakiś, nie wiem, Meksykaniec biegam. To wrzucę ci od razu do domku, to ja nie będę z tym łaził. Dobrze. Ja tu jestem za monopolowym, jak coś, nie? Już. Ja tu patrzę, po prostu, co ci kupisz, co nie? Ej, bo czasami... A dobra, kupię mu ci takie spodnie. I taką czapkę. Dobra. Wiesz, to takie ci rzeczy kupiłem, że no jak zobaczę, czy to nie w ogóle nie jest lepsze, szczerze mówiąc. Cold resistant do wet defensa. Będziesz miał zarąbiste spodnie do defensa, gdyby jakiś dres cię zaatakował. Pokażesz te spodnie i będziesz bezpieczny. Naprawdę, super spodnie do defensa, dobra. Talion jesteś tu za monopolowym? Tak, już tam idę. No ja tak do żabki, to zawsze w dresach przychodzę z domu, nie? Jaha. Normalna rzecz. Dobra, na razie... resistance chodź kosztuje 300. Chodź no, tutaj 300. Jesteś tutaj ten za monopolowym? Ta, już tylko w śmieciach grzebałem. Dobra, ja ci to powrzucam w rzeczy. Tylko w śmieciach grzebałem. Spoko. Normalne dialogi, nie?
Dobra, wrzuciłem ci kilka rzeczy. Załóż, zobaczyłem, jak ci to wesprze. Tutaj. Jak mi leży, czy pasuje, nie? No, kilka rzeczy ci wrzuciłem. Zobacz, czy ci się podoba. Ty, no, czapeczka taka słagowa. No. Jakie spodnie! No. Jak? Ty, to jest w ogóle gulasz z kota, trampeczki, no to nieźle. I jak teraz Cold Resistant, ile tam masz? Czapeczka, już? A co to jest za szalik? A to jakiś poncho, jakbyś nie wiem, bo nie wiem, jak co ty tam masz aktualnie. Zobacz, czy jest lepsze. Ale ja tu nakradłem rzeczy. Dobra, co my tu mamy? No butki na pewno lepsze. Szaliczek na łeb się nakłada i on ma 3. Dobra, to wolę szaliczek niż czapkę słegową. Nowy poziom kiszaka będzie zaraz. Ile masz Cold Resistant? Opowiadaj. Kiszak. Gdzie to jest? Cold. Jak będzie 4. Uuuu, teraz jeszcze uchobo nauczysz się. Tylko czekaj, bo ja się tu muszę ogrzać. No, jeszcze jak się uchobosa nauczę, to już w ogóle będzie. No, to będzie elegancko. No. Palę stare buty rytualnie. Wiadomo, że mój Cold Resistant, który wynosi 64, jest nie do pobicia. Generalnie. Co? 64 masz? No, ja mam 64 kolejne. Ja mam Folda 52. Będzie to odcinka u mnie. Nowe trampki od Bladiego. Bladi kupił mi trampki. Milioner z ulicy. To był piękny. Ja tu jeszcze spodnie, czekajcie, bo ja spodnie jeszcze nie założyłem. Dobra, 40. Ej, wiecie co? Najlepsze, że ja teraz mogę trollować ludzi i mi morale rosną, jak ja ich trolluję. Jak im śmieszka opowiem, to oni patrzą, o kurde, co za śmieszek. O, jest hipster, dawaj hajsy, typie. Nieźle. Tam daj mi 7 level. Populacja hipsterów na ulicy się zmniejszyła. Pamiętam, szaliczek. Że był raz taki dzień, że hipster za hipsterem chodził, a teraz? Wyludniłeś ich. Dobra. Wymarli. Tak. Unikają cię po prostu i tyle. No. Wiedzą. Tyle już wyżuliłeś od nich hajsu. Oni już wiedzą, żeby cię unikać. Dobra, gdzie się wiedzą, że wchodzenie na ulicę to nie jest bezpieczny pomysł, kiedy Bladeusz po ulicy biega. Cold Resistance 62, witam, cześć. No nie, co, ale ty nie użyłem strategii, najgorzej. Gumę do rzucia, kiszak oburzony. Ja się kiszak, tutaj, kiszak, cofnij się, tu jest broda, zobacz, tak wygląda. Ale już chyba z tym gadałem, no. No, oni po prostu mają jakieś topki, jest drogi swoje zrobione. Co nie? I musisz po prostu wiedzieć, którędy podróżują. I wtedy ich łapiesz, ale kurde, nie, chyba dzisiaj... Nie, te typiary w kurtkach najwięcej dają, nie? Nie, wydaje ci się. Ja już wieloletnie doświadczenie na ulicy, ale kurde, nie ma hipsterów. Dobra, to pogadam z jakimiś innymi biedakami. Biedaki, no, pętraki. Generalnie Bladi to podchodzi do typa na ulicy, żebrze pieniądze, a później sobie myśli, co za biedak, nie? 2000 w kieszeni. Ale niestety nie idzie mi ostatnio, kurde. To jest szpital w ogóle, nie, to jest hotel jakiś. Jak nie mogę trafić teraz? Dawaj mi pieniądze! Ja otworzyłem jakiś super rzadki śmietnik, nie? Że miał tych lockpików chyba z 10. Uuu. Hardkorowy. Crackfoody trzeba zbierać i tak. A, bo ty teraz korzystasz z lockpików, otwierasz legendarne śmieci. No, po 3 rzeczy leżą na jednym slocie, że na przykład 3 lockpiki. Unboxingi jak chce się. W sumie są 4 znaki zapytania. To może ty znajdziesz też jakieś legendarne itemki? Na pewno, kurtkę znalazłem właśnie. Wow, jakaś dobra? No właśnie druga taka sama. Trzy razy od jednej typiary wyżebrałem. Jakiś płaszcz znowu. I kanapa. Taka, o, wiecie, czarna skóra. Na bogato. Kurde. Ty to jednak dobry ziomek. Będziemy robić. O, to mam dla Bladiego tutaj, charyzma plus 8. Kurteczka, taka marynarka jest, no normalna marynarka od garnituru. Marynarka? Jesteś biznesmenem. Jak ludzie zobaczą mnie na ulicy, klasą, to nie uwierzą. No, klasa sama w sobie. Będę podchodzić do ludzi z marynareczką i wow, panie, jak pan elegancko wygląda dzisiaj. To dzisiaj podwyżka. Dobry żulek. Ej, no nie mogę się skupić, w ogóle nie trafią w te skilczeki wszystkie. Nie mogę. Ej, naprawdę ludzi jakby wywiało z ulicy. Za zimno. Wywiało. Mogę znaleźć, może w inną okolicę pójdę, bo tu kurde jakby hipsterów gdzieś wywiało. Co nie, człowiek chciałby pogadać ludźmi, a kurde. Zawsze w tej dzielnicy kręciło ich się pełno, a teraz kurde jakby ich tu nie było. Może ile kosztuje strategia u Hobo Mastera? 300. Ale wiesz co, tyś naucz się rezystansu w pierwszej kolejności u Hobo Mastera. Ale wiesz co, ja sobie teraz daję radę z tym rezystansem tak naprawdę. Ale ja jak zima nadejdzie,
To będzie ci się tylko wydawać, że dajesz radę. Ryzyk fizyk, trampki nie? Znalazłem na zimę. Ogarnijcie. Wow. Znaczy trampki, to są sandały, które mają cold resista plus 4, nie? Wow. Sandałki po prostu takie. Skarpetki zakładasz do nich. Tak mi się wydaje, bo to jest w zestawie pewnie od razu. No. Dobra, znalazłem jakiegoś milionera. Ty, cwaniaczku, jak będzie? Hajs albo nie hajs? No nie, no gościu, zlituj się, dawaj pieniądze. No panie, jestem biednym żulem, mam tylko 2000 w kieszeni. No. Dawaj mi pieniądze, już nie mam, bo wydałem na twoje ubrania. Co tu się dzieje? Nie wierzy, o nie, zaciąłem się, chłopaki. Muszę wyłączyć serwer znowu, na chwilkę. Czemu? Co się stało? Bo się zaciąłem. To sam jest tak, że wchodzisz gdzieś i jesteś zacięty. Dobra, to co, szybki restart? Quit to menu. Już, dobra, hostuję. Odpalone. Myk! Już można wbijać z powrotem. Ajajaj. Ej, te zamknięte śmietniki są porąbane jakieś, nie? Tak, takie legendary, ale wiecie co, ja mam problem, kurde, bo moich po prostu hipsterów jakby tak trochę brakuje na ulicy i się martwię. Mówię, hipsterów. No kiedyś to było życie, człowiek wychodził na ulicę i od razu. Pełno się balały po ulicy, no. A teraz co się stało? No, nareszcie jakiś biedak. Hipstery zauważyli, że ich wykorzystujesz, no. Przestali wychodzić na ulicę. I wiesz, i na swoim tajnym spotkaniu hipsterów twoje zdjęcie pokazali. To jego typa unikać. Nie obsługujemy. Ty, co ty tu w moim rejonie? Ja ci tu pomogę, chodź. Pa, jak ci tutaj odkryłem. Nie, no dobra, ja szukam po automatach. Aha. No, nie, ale ja tu dobrze się trzymam. Dzisiaj specjalistyczne śmietniki otwierałem i hajs się zgadzał będzie. Coś no, czuję. No, to nieźle. Specjalistyczne śmietniki otwierasz? No nie, no znowu się zaciąłem. Ale gdzie się zaciąłeś? No wchodzę do sklepu i nie mogę nic kliknąć, nie? A, nie plaga. Co ale pan robi? Ja. W takich warunkach to no, pracować nie można. No. No nie. Masakra. Człowiek tutaj chciałby sobie elegancko pożebrać na ulicy, co nie jak człowieka przestało. Ej, ale kiedy spada śnieg? To jakoś chyba niedługo powinien spaść, ale co nie? No, zima nadchodzi. To ja chyba dzisiaj do sklepu nie zajrzę żadnego. To może nie wchodź do sklepu, może masz stałeś... dzień. Może już my tak ci zdają. Kupować. Jestem przeklęty. Jesteś przeklęty, możesz mi talizman kupić, widocznie. Nie tylko ze sklepu, ale z serwera mnie wyrzucają od razu. No. Mynęła. Ty pijany, zbawiony. Dobra, muszę zacząć biedaczek, muszę zacząć z innymi ludźmi rozmawiać, bo kurde, tych hipsterów jakby trochę wylęgło ich się. Znaczy no. Ten, zmniejszyła się wylęgło ich populacja. Się. No. Dobra, muszę zdobyć w beginningu wyższy poziom, w sensie więcej tych. Najwyższy mastera muszę w beginningu zrobić. Kurde, żeby zrobić mastera w beginningu muszę jeszcze trochę pobeginować. Ja to muszę sprzedać parę rzeczy, kurde. Mam zapchany ekwipunek znowu. Oj, biedaku. Muszę do pracy. Ja scrap foodów teraz sporo nazbierałem. W popielniczkach najlepsze jedzenie zazwyczaj. Najlepsze jedzenie w popielniczce? No. Co tam może być? Guma do rzucia? Nie, no właśnie stary, resztka kepsa, nie? O, nice. Resztka kepsa. Na bogato. No a jak? Kiedyś to się żyło na ulicy, pełno hipsterów chodziło tam i z powrotem, a teraz jakichś biednych ludzi muszę prosić o hajs. Co, jak to się czasy pozmieniały? Och, czasy się zmieniły. To już nie to samo, co trudny kiedyś. Los. No i elegancko. Muszę się tylko ogrzać. O, mogę sobie kupić tego rezystensa chyba u Hobomastera. Tak, kupcie wszyscy rezystensa, kto tam może. Crafting level 6. Elo. Crafting level 6. Zobaczę, ile mi brakuje. Za łysy typek? Level. Ile mi brakuje? Kurde, no nie, no było 6 obok siebie z jedną przerwą po środku, nie? I oczywiście. Ja nie trafiłem, ale okradłem typa. Bardzo dobrze. Tak, to szanuję. Tak jak uczyłem. Ale kurde, naprawdę, życie już nie jest takie łatwe jak kiedyś. Przynajmniej jest mi ciepło. No, zbankrutować raczej przeżyję, ale kurde, już taki... O, nareszcie jakiś hipster wyszedł. Jeden taki został. Ej, to kiedy robimy opening z drapek? Opening z drapek? No, mi się wydaje, że to wiecie. No, trzeba zrobić jakiś opening z drapek. Może zostaniemy żulionerami. Żulionerzy. Możemy na przyszły odcinek. Trzeba by zagrać w ogóle w żulionerów, nie? A to jest jakaś taka gra? No.
O butelki się gra. Tak? To jest taka dobra gra. Żulionerzy? No to są tacy, wiesz, milionerzy tylko w świecie żulu. Kurde. Gdzie tam masz na przykład pytanie, stary, kto gra w zespole Ich Troje? Typowo żulerskie pytania. Nie wiem, bo chyba zacznie ten do ludzi na ulicy wchodzić, bo przecież co tu się dzieje? Właśnie tam do ogrzewania oni się... Wow, Brodzie, jak mi przepchnąłeś! Co to było? Ty, szaliczek znalazłem jakiś fajniejszy. Mam też jakiś, no. 5, 6 to daje, 2, 4, 6 plus... O, widzisz. Kurde. Ty, mam lepszy szaliczek, ale mogę dać komuś... I to ten, szaliczek, który ma łącznie plus 6, 9 ma. Ojej. A ja sobie 11 tu ogarnąłem. Kurde, ja chyba idę do parku, bo tutaj już nie chodzą bogaci ludzie. Zmieniło się coś w tym mieście. Naprawdę, ja to już nie jest to samo miasto, co kiedyś. No, kiedyś to było życie, a teraz, kurde, spotkać takiego hipstera, kurde, jeszcze z nim dobrze pogadać, to kurde, jakiś to się mija z cudem, kurde. Się tacy zrobili po prostu wybredni. No, weź mi, daj pieniądze, no. Do. Nie no, mi tu najlepiej idzie żulenie od typiar, nie? 3 razy wyciągam hajs od jednej laski. Nie, ja wiesz, jak trafię w ten, te niebieskie, to oni mi po 50 dają ci. Kurde, mówisz? No, ci hipsterzy, więc oni dają mi dużo, co nie? Ale muszę trafiać w niebieskie... No właśnie, do chyba mastera trzeba iść. Aha. Jest no, Hobomaster. To... No tutaj, w takim zaułku jednym. A dobra, widzę. Za stacją, nie? Kurde, jak blisko. Jak blisko sukcesu. Ale na murale mi spada. Daleko. To wiesz, dobra, to hamburgera sobie zjedz. Hamburger dobrze działa na murale. Ja mam piwko, wiesz? Wypiję z piwko z kuchy. A, najlepiej. Czyli mówisz, że wracasz do formy. No. Tak jak noc temu. Ty, ale dobra, nie wiem, czemu mi tak spadło te morale, bo... A, a jak ja mam generalnie z nim tu zagadać? Tam masz hasztagi, co nie? I hasztagi są no. Wykorzystujesz tam w tym. No, co tam? Weź sobie Knowledge of the Street i tam będziesz miał Cold Resista. Yes. Najgorzej. Strasznie dużo mebli znalazłem. Nasza Havira się rozwinie zaraz. No super, tylko ja hasztagów nie mam jak nabić. Yes. A ile masz hasztagów? Po jakimś czasie odnawiają. 15. A już coś się uczyłeś dzisiaj, czy nie? Nie. A gadajesz z nim o czymś innym? No właśnie, wszystko próbuję, no nie? A, no to nie gadaj z nim. Jak masz 20, to idź od razu się uczyć, bo 20. A nie miałem właśnie 20, wiesz? A nie miałeś, no to se gadaj. To ej, musisz coś tam poczarować. Kurde. Nie, no nie mam jak się u niego nauczyć czegoś. Może dzisiaj się nie uda, nie? Może i jutro. Skill practice. Poczekaj, practice to jest, że mogę do niego tam podbić ten poziom, co nie? Tak, jakieś umiejętności. Dobra, wracam ale do domu. Fajne. Przepchany jestem, kurde. Ale czuję, że będzie level. Nie szanuje mnie ten master żul. Nie szanuje. No nie, właśnie. Powiedz, że znasz Bladiego. No właśnie, powiedz, że mnie znasz. Dostaniesz 10% z tego dyskautu. No. Tak, jak mnie ktoś zna, to wiesz, jak jest. Od razu milej patrzą na ciebie. Wiedzą, że tutaj taki dobry żulek po ulicy biega. Bladeusz się nazywa. Dobry menel. Kochany, co nie dba o rodzinę i w ogóle. Kupuje buty, nie? Kupuje buty biednemu, biednym innym ludziom. Co to jest? Dobra. Ej, tak zagadałem ludzi w sklepie, że dali mi room. Co? No naprawdę. Dali ci 40, room? 40 hashtagów tak do niego zagadałem, że gościu nie wiedział co powiedzieć, co nie? Trzymaj dobra, room. Masz tutaj butlę roomu. Jak ta rozmowa musiała wyglądać w ogóle? Masz room i spierdzielaj ze sklepu? Idź pan stąd. Daj mi spokój, no. Bierz ten room i wychodź, panie. Co pan tu szuka jeszcze? O kurde. O kurde, to co, bierzemy Cold Resistance, następnego buffa? Cold Resistance jest dobry, ale wezmę trochę picklockingu. Ale chodzi mi o domek, w domku, co bierzemy na następnego buffa? A, no weźmy Cold Resistance, może, bo wiesz, zima mroźna, te sprawy, to może się nam w sumie przydać. Ja nie mam odporny człowiek, dobra, Cold Resistance, go. Pyk. Tak mi się wydaje. Ja sobie już wykopiłem u Master Hobo osobisty ten, aj, w sztruca. Mam nadzieję, że to działa.
Ten resistance. O, chusteczki. To miałby nie działać, na bank działa. No, jak wszystko. Dobra. Tutaj. Muszę, nie, no muszę zacząć gadać z tymi biedakami, bo kurde, nigdy nie wbiję sobie w tego błagania. No. A ktoś zaczął mnie poprawiać, że źle wymawiam podobno, spalić. Że mówię begging, to się, a ja mówię begging, jakoś tak mówiłem. No, begging mówisz, tak, a to no. Jest begging, ale to no. Wiesz. Ale nieprawda, to a... jest begging. To... Po co komu języki, jak się jest na ulicy? No właśnie. Ej, bo tu kurtka czeka cały czas na składzie. Nikt jej nie zabiera. A to dla dobrodziejstwa. Ej, to dla mnie, nie? No, myślałem, że sobie weźmiesz. Ja tam zaraz przylecę. Ej, wiecie, że w tradingu też można jakiś level wbić, co nie? Mhm. Ciekawe, jak się w tradingu wbija level. Poprzez chyba sprzedaż, wiesz? Jak sprzedajesz różne przedmioty ty typiarzą. W domkach. O kurde. Lusterka, prezerwatywy i a, tak to dalej, to byłoby tak nie takie głupie, co nie? Nie takie głupie. Dobra. No, ja muszę się przespać w parku na ławeczce, ładnie. Ja jestem widzę za Mars. Czemu w parku? Dawaj do domu. Co, w domku przecież lepsze warunki. Jednak będziesz spać dobra, w parku. Idę, do, no właśnie, daj spokój. W domku takie luksusowe te kanapy zamontował. A ty co, jak no. Na ulicy, biedak, na ławce? Ale to wieczora nie ma jeszcze. Normalne złomowisko tu już mamy, nie? Ja ile tego tu jest? Masakra, nie? Jak to wygląda? Tylko najśmieszniejsze jest to, że to jest wszystko na środek rzucone, no nie? No to... u mnie nie, u mnie to jest rozwalone po całym tym składzie. A plan, ja widzę tu ładnie na bogato, krzesłem pali w koksowniku. No bo się czerwone było, nie dało się go przerobić. Niewiarygodne. Ja dalej jestem zapchany. Ty, dobrodziej, czekaj, ja tu scrap foody wrzucam, tylko coś trzeba wyciągnąć. Zaraz ci obiadek ugotuję. Weź tą kurtkę sobie. Biorę no, kurtkę. Weź kurtkę, ja wrzucę drugą kurtkę. Kiszak, chcesz kurtałę? Zobacz sobie. Nie, ja mam dobrą kurtałę, chociaż no to najwyżej pokaż. Ją spalicie, nie? Bo ja to zapchamy. Ja też mam taką na ekwipunku. Idę weź ją sępić. Wyciągnij, bo ja tu scrap foody wrzucę do nie mogę, bo jestem zapchany. Mam na czerwono ten. To czekaj, ekwipunek. Ja wezmę czajnik. O. Tylko, że tutaj wziąłeś? Pewnie ta synchronizacja się teraz będzie kisić, nie? Ajajaj, tak zrąbać. Dobra, trudno. Yes. No to nieźle. Ajajaj, znowu się przepchałem. Piwko sobie. Ajajaj, nie dogadałem się z typem. I teraz wyrzucę, czekaj. Jest, ja widzę przynajmniej. Mhm. Ja tu wrzucam itemy. Mam kota jednego jeszcze. Ej, ale właśnie, może zaczniemy chodzić i sprzedawać ludziom rzeczy, te, które naprawimy. Może w to warto zainwestować teraz. Właśnie mało się zarabia, bo one za 30 sprzedajesz, nie? Te naprawione rzeczy. Tak? Średnio najeżdża. I bardzo, dużo rzeczy trzeba, żeby je naprawić, bo musisz jeszcze mieć części dodatkowe. To nie jest tak, że tylko ten zepsuty, tylko jeszcze jakieś części elektroniczne i tak dalej. Trading. Ciekawe, bo to może jakby się rozrósł ten poziom w tradingu, to może by tak, wiesz, lepiej by schodziło. Pewnie tak. Ta. No. Pewnie tak. No nie, no dobra, nie śpi, to nie. Przyjdź, ja nie wierzę, jak mi idzie teraz. Nie mogę trafić. Ty, ale ta baza to jest tu nieźle już rozwinięta. Mi się to podoba, 69 na 150. To mi kanapę ukradł. Dosłownie, Kubladeusza na odcinku 69, rozdziewiczanie Kiszaka. No. Ja jak tam komentarze czytałem, to sobie myślę, no to nieźle. Ach, widzisz, to się nazywa dobra reklama. Marketing, kolego. Marketing. Żul marketingu. Ej, ja tu nie mogę żadnej kanapy znaleźć w tym złomowisku. Ludzi też nie ma nigdzie. Ach, tak blisko. No, tak ja blisko, wiem. Tak daleko. Ta pogoda nam psuje interesy bardzo, ja nie wiem. No, ludziu pogoda brakuje. Strasznie nam psuje. Ludzie jakby przestali wychodzić, siedzą w domu. Przy komputerze. Głupcy. Grają w gry. YouTuberzy. Niech wyjdą na dwór wesprzeć tutaj obywateli. No bo można bieda, co nie? Trudny los. O nie. Ej, no Kiszek wszystkie kanapy pozajmował. Dobra, ja szedłem, nie? Ale jestem śpiący, o kurde. Chyba zaraz jakąś kawkę sobie. O, co ja tu teraz? Ja też. Ach, nie wiem, coś się zbudowało. Dawaj ten gulasz Scotta tu gościu, typiarzu. Bigos Scotta. Bigos Scotta. Dobra, ja muszę chyba... Ja jeszcze dwójeczkę strzelić. Ja się masz tutaj nie, bo jest kurde zajęte. Może to czekaj, wezmę te... Ej, dużo Hiszpania przyjechałem. Tu?
Masz. Nie, no ja nie będę jak nie tak spał. Wezmę kawkę i do pracy. No. Oczywiście, nie zadziałała synchronizacja. Ja nie? muszę pomyśleć coś, żeby kurde nie spać w nocy, czyli będę złapał kawę. Musimy zrobić twardy reset, że ja wyłączę grę i serwer i wszystko i wy też wyłączycie. A to na następny, nie? Tak, no, tak. Na następny. No, poczekajcie. No, czekajcie, tylko... że mnie ta woda jeszcze tutaj trzyma drugi dzień. No. Naprawdę? No, 23%. Tak się narumbałeś, że nie możesz wyczerpać. Nigdy nie miałeś głowy do picia. Czy kaca będziesz miał? Minusy. No właśnie. Poczekaj, na morale działa niby na ten. Nie, ja potrzebuję coś na energii. Zobaczmy, czy coś tu jest na energii. O, energii, coke jest na energii. A co jest na życie? Bo ja mam 57 życia. No leki, jedzenie. Najedzony jesteś? Tak. Na ile? Znaczy nie, 53. No to kurde, już człowiek wyspany. I my. Jeszcze tylko kubsko. Kilka energy drinków, tam Coca-Coli i już człowiek jak to narodzony. I po co komu sen? Pójdę do kościoła się pomodlić, dawno nie byłem. No właśnie tam są fajne pachy, nie? Jeszcze. No, to jest dobre. Jak papieros normalnie. Elegancko. No dobra, zero stopni. Zobaczymy, jak się śpisze moja nowa kurtka. No jest zero stopni, ja tu trzymam temperaturę. Nieźle, nie? No. Nie, przy zero stopniach, przy zero stopniach to mi nawet nie spada, tak? To się załatwia, nie? Nie, dzisiaj jest właśnie w miarę ciepło, jakby ta zima nie przyszła, nie? Dziwne, bo przecież ostatnią noc ile było? Minus 3? A teraz ani zimy, ani temperatur. Dobra, to jest podejrzane troszeczkę, moim zdaniem. Cisza przed burzą. Tak, już zima powinna być, a nie ma. Może zima przeszła tak o, bez śniegu. Ej, w kibelku sobie zażartowałem i teraz mnie chyba nie lubią. Nasrałem do zlewu, nie? Nie zrozumieli mojego żartu. Umył się w pisuarze. Ja nie wiem, w czym problem. Jak płacę, to wymagam. Zawsze to samo. Ej, a może policję zapytam o pomoc? Dzień dobry, panie policjerze. Nie gadaj z policją, co? Boże, oni jak zwykle nie chcą ze mną rozmawiać. Może muszę się narąbać, wtedy będą rozmawiać ze mną. Na pewno. Co nie? One ram. Płaka. Ej, wiecie co? Poszedłem do baru, bo to jest bar, do snack baru. Dobra, niech stracę. Dzisiaj na browara w barze. Kurde, no nie, znowu wylałem. Zawsze to samo. Co? Idę do baru na ten i wylewam. No. I napity. Słaby ten mener, jak on alkohol wylewa. Ja nie wiem. Wchodzi do baru, wylewa. Bogacz. Alkohol. Co nie? Kto by pomyślał? No cóż, chyba będzie trzeba wracać pomału do bazy. Minus jeden już jest. Kurwa, jak tam tutaj 42%? No, też biegam sobie. Ja też biegam. No. Ej, może czas na jakiś picklocking? Dawno tego nie robiłem. Znaczy nigdy w sumie. No, trzeba będzie zrobić. Dużo tam plania będzie musiał namajstrować. No, musicie mi załatwić troszkę tych materiałów. No, co ci by jest potrzebne? Powiedz. Ja tu po autach biegam. Junk. Nie chodzi mi to bieganie po autach. Chyba, że pyk, już full tank wam już leci, no to... Pyk. Ty, to bieganie po autach to jest fajne ten, fajna zabawa. A co, auta też można okradać? Jedzie? Nie, ja biegam po autach normalnie. Platyny się oczy zaświeciły. Auta można okradać? O, kisza, dawaj, demolujemy te auta. Podachu, no, demolka, nie? Na kurde, nie mogę wejść, jestem za ciężki, pomóż mi, kiszak. Podaj mi rękę. Za dużo gulaszu z kota. Cześć, kamieznika. Kurde, no nie mogę. Nie mogę ludzi okradać coś. Ja też za wcześnie. O, udało mi się, jestem na aucie. No, jeb, skaczemy. Ale niszczymy miasto nocą. Jakie menele, chuligancy. Normalnie. No, właśnie trochę chuligancy z nas. Trochę, ale tylko trochę. Dobra, wiecie co, ja nie będę spać. Kupię sobie po prostu kilka koki i będę jak nowonarodzony. Nie, no dobra, co, kończymy, nie, ziomeczki? To już pół godzinki będzie. No, chyba tak. No to myk. No to chyba tym akcencikiem kończymy, elo, elo. No, hejka.